Kretien, Jean-Paul, Kretien, do usług. Jestem tutaj, bo zbombardowali moją babcię. Zabili ją i jej papugę. Zamordowali je. Waszym zadaniem będzie zniszczyć generator pola siłowego, które chroni jajo. Kreti poleci z wami. Przyda się, żeby w razie czego stawić opór wrogom. Każdy, kto nie będzie strzelał, poczuje mój but na tyłku. W wojsku nie płacimy za niewystrzeloną amunicję. Przelajcie do wszystkiego, co wygląda dziwnie, albo niemiecko, albo jedno i drugie. Wasz pojazd jest gotowy do startu. I pomyślcie koniecznie, jak wydobyć odkurzacz z groty. Aż kreton z tego maldurfa. Nigdy. To było straszne. Nieważne, co powiedział pan Churchill. Spierdoliliśmy i zostawiliśmy Francuzów w gównie. Bez pilnika w ogóle nie ma co zaczynać. Trzy albo cztery drużyny w budynku mogą odeprzeć całą masę szkopów. Ale to się robi trochę. No, zwykle to działa, zwykle. Ale trzeba grać wrednie i być gorszym niż Mendy w dokach i No, Kreti, do roboty, proszę! Powiedział strzelaj jak jasna cholera, i tak zrobiłem. Tylko, że na drodze znalazł się tyłek jakiegoś oficera, więc ja trafiłem do aresztu, a Rupert, przestrzelony poślad, dostał medal. Niestety tak, nam też trudno w to uwierzyć. Jak to możliwe, że nikt z nas wcześniej się nie zorientował? Gówno mnie obchodzi, że Niemiec strzela. Macie go zabić, a potem naszczać na jego trupa, a potem pójść dalej! Żegnajcie!